Dawno, dawno temu, to nie zaczyna się kolejna bajka, to jest prawdziwa historia. W Krakowie jeszcze wtedy mieszkałem i wiecie, idę sobie kiedyś plantami i przy plantach były takie stare, nie wiem jakie teraz są, ale one wtedy już były takie dość przyrdzewiałe, takie lampy i przy jednej z lamp stoi taki gość i śpiewa. O, la, 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 la. Wiecie, jak to goście śpiewają, nie? I nie byłoby w tym nic dziwnego, tym bardziej, że to był gość z Krakowa, że on oprócz tego, że śpiewał i miał świetny humor, to rozdawał pieniądze. No, naprawdę. To jak Krakusy rozdają pieniądze, to znaczy, że albo mają coś z głową, albo są pijani. Albo, bo powiem wam tak, kiedy ten facet się nawrócił, kiedy został przyobleczony mocą z wysokości, to nie tylko, że śpiewał, nie tylko, że opowiadał wspaniałe historie, w tym momencie to były świadectwa, to w dodatku, mimo że był krakowiakiem, to rozdawał pieniądze na Bożą sprawę. Także wiecie, to jest coś takiego, że nawet z Krakowa gość, a może dawać na Bożą sprawę. To tak a propos, gdyby ktoś się w tym momencie poczuł obrażony czy urażony, że mówię o krakowiakach, to w pierwszym momencie mówiłem o sobie, bo ja taki byłem. Urodziłem się w Krakowie i wyciągnąć ode mnie, pamiętam jak dzieci już były małe, to dzieci przychodziły, tatuś, daj 50 zł. Ja mówię, co? 20 zł? Po co ci 10 zł? Masz 5 zł, a zresztą 2 zł ci też wystarczy. Także wiecie. Dzisiaj się nawróciłem i dzisiaj, kiedy dzieci przychodzą, to wiecie, mają się tam ze mną coś rozliczyć. Ostatnio mi córka kupiła jogurty i jakieś tam inne serki i przychodzi do mnie, mówi, tatuś, mówi, musimy się policzyć. Ja mówię, dobra. I wyciągam 50 zł i mówię, masz. Ona mówi, ale tatuś, jak, ale co? Ja mówię, no mieliśmy się policzyć, no to ci daję, nie? Ona mówi, wiesz co, tatuś, przestań się wygłupiać. Ja mówię, nie, naprawdę. Moja babcia zawsze mówiła, to masz za drogę. Bo mogłaś mi równie dobrze nie kupić, nie? Pan Bóg nas powołał do tego, żebyśmy błogosławili. I wiecie, tego typu przemiany Bóg chce i Bóg bardzo się cieszy, kiedy w nas robi. Bóg się z niczego bardziej nie cieszy, niż kiedy bierze ciebie i mnie na warsztat i jakiś hebelek, jakiś taki, wiecie, świderek, jakiś taki strug albo jakiś taki pilnik i nas, wiecie, tak modeluje i stwarza, że mamy takie kształty, które przypominają Jezusa. Tak? Bo On nas nie kształtuje, tak wiecie, nasze ciało, ale On tego wewnętrznego człowieka chce zmienić. Chce sprawić, żebyśmy byli inni. I był taki facet, Piotrek, i Piotrek jednego dnia powiedział coś takiego. To wyście go zabili. To wyście go ukrzyżowali. Wiecie, o kim mówię? Tak, to był Szymon Piotr. Jeden z pierwszych uczniów, których Jezus powołał. I w pewnym momencie zaszła w życiu Piotra przemiana. Dlaczego? Bo jeszcze parę tygodni wcześniej, nie wobec wielkiego tłumu, kilku lub kilkunastotysięcznego co najmniej, nie powiedział takie słowa, to wyście go zabili, to wyście go ukrzyżowali. On kilka tygodni temu, wcześniej, kiedy mała dziewczynka powiedziała, a, poznaję, byłeś z Jezusem. A Piotr mówi, ja? Nie. Ja go nawet nie znam. Co takiego stało się z Piotrem, że z człowieka, który przestraszył się małej dziewczynki, nagle nie boi się i bez strachu przemawia do kilkunastotysięcznego tłumu. Co takiego się stało? Musimy cofnąć się w czasie, kiedy Pan Jezus odchodził z ziemi.
A tak nawiasem mówiąc, to wiecie, czytałem ostatnio takie fajne zdanie, z którym się totalnie nie zgadzam. Aczkolwiek to zdanie bardzo często opisuje chrześcijan albo Kościół. To zdanie brzmiało tak. Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby ludzie w niedzielę chodzili do kościoła i dawali na tacę. Tak? Zgadzacie się? No ale co, ale czy to jest prawda? W tym kraju czy to jest prawda? No tak. Ludzie głównie wchodzą w niedzielę do kościoła. Niektórzy chodzą w tygodniu. Tam szybciutko się pomodlą i te sprawy. Ale głównie chodzą w niedzielę. I co robią w niedzielę? Głównie dają na tacę. Na pewno nie słuchają, a już na pewno tego, co usłyszeli, nie wprowadzają w życie. Umówimy się? No, okej, nie wszyscy, bo tutaj wiem, że tutaj ten brat, to on, wiecie, on chodzi w niedzielę i dwa razy daje na tacę. Nie, sorry. I słuchajcie, ja powiedziałem, ja się z tym zdaniem nie zgadzam. Nie po to przyszedł Jezus na ziemię, żebyśmy chodzili w niedzielę do kościoła i dawali na tacę. Ale Jezus przyszedł po co? On przyszedł, zaraz o tym opowiem, kiedy Pan Jezus odchodził do Ojca, do nieba, to powiedział do Piotra i do innych uczniów, powiedział tak, ale wy zostańcie tutaj, nie wracajcie do siebie na wieś, ale zostańcie tu w mieście, aż zostaniecie co? Przyobleczeni mocą z wysokości. To nie będzie jakaś moc z dołu, to nie będzie jakaś moc z tego poziomu, ale to będzie moc z wysokości. I poszedł. Na chmurce tak. I zniknął. No i Piotrek i inni mówią, no to co? No to czekamy. Ja sobie tak próbuję wyobrazić, jak oni się musieli czuć. Oni przyszli na pewne święto, każdy Żyd musiał przyjść od czasu do czasu do Jerozolimy i oni też przyszli, parunastu ich było, może więcej, przyszli z Jezusem, przyszli z Galilei, to tak jakby dzisiaj z Ustronia poszli na przykład, nie wiem, do Krakowa, o. Parę dni marszem, wiecie, albo na osiołku. I oni poszli z Ustronia do Krakowa. W Krakowie coś przeżyli, no i musieli wracać do Ustronia. Tylko żeby mi nikt nie powiedział, że apostołowie byli w Krakowie. Piotr i ta reszta. To jest tylko taka, żebyśmy lepiej zrozumieli, jak daleko jest Jerozolima od Galilei, okej? I kiedy siedzieli tam w tej Jerozolimie, to siedzieli dlaczego? Bo Jezus powiedział, słuchajcie, zostańcie tu w Jerozolimie i spotykajcie się wspólnie razem i miejcie fajny czas, tak? Tak powiedział Jezus? Nie. Czy Jezus powiedział, spotykajcie się w Jerozolimie i powspominajcie różne historie, które się nam wcześniej przytrafiły? Nie. Czy Jezus im powiedział, wiecie, oni tak, Jezus odszedł, nie ma Jezusa, zniknął. Oni mówią, no to co chłopaki, no to idziemy i czekamy, nie? No dobra. Przyszli do Jerozolimy, siadają, czekają. Czekają dzień, drugi, trzeci. W międzyczasie jakiś szabat minął, więc mieli wieczerzę szabasową i tak dalej. Kolejne dni mijają i myślą, o ty, ale faktycznie ty, bo jednego brakuje, musimy wybrać 12 apostoła. No więc szybko się zorganizowali, ciach, ciach, wybrali jednego apostoła i dalej czekają. No i co? No i czekają. Jak długo mają czekać? Wiecie, jedziesz na 2 dni do Krakowa, załatwiasz sprawę, a ktoś ci mówi, czekaj, aż coś się stanie. Jak długo czekasz? Słuchajcie, co by się stało, gdyby 9 dnia powiedzieli, nie, no to no bez sensu, no to czekamy już ponad tydzień, no to jedziemy spadki. Ale czekali do końca. I kiedy czekali do końca,
10 dnia, bum, zostali przyobleczeni mocą z wysokości. I kiedy zostali przyobleczeni mocą z wysokości, Piotr, ten, który jeszcze nie tak dawno, wiecie, to jest taki, ja znam wielu takich facetów jak Piotr, którzy mówią: Andrzej, mówię ci, w ogień pójdę z tobą. Nie ma sprawy. Wszyscy inni uciekną. Jak pójdziemy przez Kraków o 12 w nocy, przez tam, na przykład, nie wiem, przez Azory, i mówi: słuchaj, chociażby nie wiadomo, co się działo, ja będę z tobą. Wchodzimy na Azory, nagle gdzieś tam, wiecie, coś się w krzakach porusza i nie ma. I Piotr był taki, taki porywczy. Składał obietnicę bez pokrycia. Mówi: Panie, jeśli cię wszyscy opuszczą, ja cię nie opuszczę. I nagle, kiedy Piotr został przyobleczony mocą z wysokości, wygłasza swoje pierwsze kazanie. Nawiasem mówiąc, nie tak dawno dopiero odkryłem, że go nigdy nie przygotowywał. Kto z was kiedykolwiek prowadził jakąkolwiek posługę, niech to nawet będzie mała grupka jakaś taka, wiecie, biblijna, kilku ludzi się schodzi i masz poprowadzić, masz zadać 3 pytania, masz nie odpowiedzieć na nie, tylko pozwolić, żeby ludzie odpowiedzieli. Tylko masz zadać 3 pytania. I przychodzisz na grupkę i masz żołądek ściśnięty. A Piotr, obleczony mocą z wysokości, przychodzi i ma pierwsze kazanie, którego nie przygotowywał. I w trakcie tego kazania, popatrzcie, to jest to samo miejsce, ci sami ludzie, ten sam tłum, tylko że wielokrotnie większy. I nagle Piotr do niego mówi: to wy ukrzyżowaliście Jezusa. Widzicie zmianę w Piotrze? Jest zmiana? Zauważalna? I to właśnie Bóg przygotował dla ciebie. Jeśli zostaniesz przyobleczony mocą z wysokości, ale najpierw co musisz zrobić? Przyjdź do Jezusa. Jak przyjdziesz do Jezusa, to On ci pomoże. A pomoże ci między innymi przez to, że cię przyoblecze mocą z wysokości. I potem czytamy, że tego dnia, kiedy Piotr zwiastował, wiecie, my to czytamy bardzo szybko, my się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, ale tego dnia 3000 ludzi zostało ochrzczonych. Nie wiadomo, ilu ich jeszcze więcej uwierzyło. Wiecie, co to jest 3000 ludzi ochrzcić? Był ktoś z was kiedyś na chrzcie? Tak? A kto jeszcze nie jest ochrzczony? No jeszcze kilku. Gdybyśmy tu dzisiaj, bo tu jest, nie wiem, tu jest pod spodem, tu jest baptysterium, nie? Gdybyśmy tu dzisiaj rozsunęli to wszystko i zaczęli chrzcić, to najpierw jest nabożeństwo, 1,5 godziny, potem się pastor modli, też jakiś chwilkę, potem jeszcze coś i do wieczora może byśmy zdążyli. A to jest tylko, wiecie, ilu nas tu jest? 100 kilkudziesięciu? A gdzie tam mówiąc o 3000? Musieli mieć przerób. Nie, tak, przepraszam, nie. Bo to czasami się już potem za bardzo, wiecie, tak rozkulam i potem... Ale tak sobie to wyobrażam. To nie była chwila. To trwało. No i potem się wszyscy rozchodzą, spotykają się po domach, robią sobie takie agapy, takie imprezki po naszemu, gdzie przychodzą, wszyscy robią ściepkę, wszyscy są, wiecie, najedzeni, jedni przychodzą, ale nie mają nic, to ale też jedzą i ludzie przynoszą pieniądze, dają apostołom, apostołowie tym wszystkim zarządzają. I jednego dnia Piotr z kolegą idą do świątyni. Jest napisane, że szli na modlitwę. Ale to nie na taką modlitwę, jak my dzisiaj myślimy. Oni szli do świątyni i prawdopodobnie mogło to wyglądać w ten sposób. Otóż na głównym placu, pamiętacie, co tam było? Kogo Jezus wygonił ze świątyni? Tam było pełno handlarzy, jakieś przekupy i tak dalej. Tak jak na rynku w Krakowie. Jeden wielki jazgot. To była świątynia.
Gdzieś tam wielki ołtarz, na którym palą się, wiecie, ofiary całopalne, bo ktoś przyszedł, przyprowadził baranka, a może właśnie kupił jakiegoś baranka. Jedni ludzie wyznają grzechy, inni ludzie robią coś innego, jeszcze inni. Wiecie, mnóstwo różnych rzeczy tam się działo naraz. Ale w bramie do tej świątyni siedział pewien człowiek. Człowiek, który siadywał tam od ponad 40 lat. I wszystko, co znał, to drogę pomiędzy drzwiami do świątyni a swoim domem. Rodzina go codziennie, wiecie, brała na takie nosze, przynosili go, sadzali go w bramie świątynnej i on tam miał żebrać przez cały dzień. Może oni, wiecie, to ja, nie mamy czasu, żeby myśleć o tym człowieku, co on w ogóle przeżywał, jak on cierpiał. Jest powiedziane, że był chromy, czyli miał niewład nóg, nie mógł chodzić, więc nie mógł uciec stamtąd, był zdany na innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Piotr go tam spotyka. Wiecie, czyli to tak jakby tam na dole, gdzie są główne wejście, gdzie jest główne wejście, on tam siedzi. A my tutaj mamy jakieś spotkanie, coś tu robimy. Ja wam powiem, że ja bym się strasznie nie cieszył, gdybyście nagle teraz wszyscy uciekli tam na dół, do drzwi. Bo nie miałbym do kogo mówić. A tak właśnie się stało, że kiedy Piotr z Janem przyszli do świątyni, spotkali tego człowieka, to ten człowiek ich zaczął prosić o co? O pieniążki. I mówi, panowie, dajcie pieniążek, albo dwa. A oni powiedzieli takie trochę półkłamstewko, bo powiedzieli, pieniędzy nie mamy. Co? Jak nie mieli, jak chwilę przed tym jest powiedziane, że wszyscy sprzedawali posiadłości i przynosili je i dawali je do apostołów. I apostołowie mieli całą kasę zborową. Tak. Musimy czytać Biblię. Pamiętacie, co powiedziałem o Jezusie? Że Jezus przychodzi i nie daje tego, co ludziom się wydaje, że potrzebują, ale daje im to, co naprawdę potrzebują. I Piotr popatrzył na niego i mówi, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Ale najpierw powiedział Piotr coś bardzo ważnego. Co powiedział Piotr najpierw? Pytanie za 10 punktów. O, spójrz na mnie. Kto to powiedział? Proszę bardzo, tu jest zapłata. Proszę bardzo. Piotr powiedział, spójrz na mnie. Czemu Piotr powiedział, spójrz na mnie? Czy Piotr miał taką potrzebę w sobie, tu jestem, wszyscy patrzcie się, jaki jestem wspaniały. Czy to o to Piotrowi chodziło? Nie. Piotrowi o coś chodziło. I ja teraz powiem, spójrzcie na mnie. Bo kiedy ten człowiek spojrzał na Piotra, to Piotr mu przedstawił Jezusa. I kiedy wy teraz spojrzycie na mnie, to ja wam chcę przedstawić Jezusa. Zgadzacie się? Chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć, jaki jest Jezus? Okej. Okay. Poproszę tutaj takiego... O, może, możesz podejść? Nie krępujesz się wyjść przed tłum? Brawa dla odważnego. Słuchaj, to jest taka linka. Ona jest... Spróbuj ją urwać. O! No co trzeba zrobić? To teraz weźmiemy tą pojedynczą. Ta już jest urwana. Pamiętajcie, co to jest. To jest włóczka. Teraz... Możesz to urwać? Którą było łatwiej urwać? A dlaczego? Bo była jedna. Wiecie, co mówi Biblia? Możesz jeszcze chwilkę poczekać? Ale na razie może... Dzięki. Jeszcze cię poproszę raz. Słuchajcie, Biblia mówi, że źle jest jednemu człowiekowi.
ale że sznur podwójny już jest dużo trudniej rozerwać, tak? Tutaj, jak masz na imię? Rysiek. Rysiek to potwierdza, że ten pierwszy sznurek było łatwo urwać, ale te dwa sznurki splecione razem, albo kiedy są razem, było trudniej urwać, tak? Chcę powiedzieć, że ten sznurek, może ta włóczka może przedstawiać twoje życie. Jeśli jesteś sam, twoje życie może bardzo łatwo zostać, wiecie, uszkodzone, złamane, zerwane. Różne przykre rzeczy mogą się stać. Ale kiedy jesteś ty spleciony z jakimś drugim życiem, to już jest dużo bardziej wytrzymałe. Kim może być ten drugi człowiek? Dla męża tym drugim może być żona. Zgadzacie się? Tak? Dla dziecka tym drugim może być kto? Rodzic. Mama lub tata. Dziadek. No nie? Kto jeszcze? Pradziadek. Kto jeszcze? Pradziadek. No już nie. Bo już nie są razem ze sobą. Tu chodzi o to, że oni muszą być, wiecie, spleceni ze sobą. Czy jest tu jakiś ktoś, kto umie zaplatać warkocz? Któraś z pań. Umiecie zaplatać warkocz? O, jest tutaj brat, który umie zaplatać. Proszę, żebyś zaplótł warkocz. Te trzy ze sobą. Ja to będę tak trzymał, a ty przeplataj. Tak może tak gęściej, żeby nam to starczyło. Chcę powiedzieć, że Biblia mówi, że źle jednemu jest samemu, że dwóch, jak idą, to jak się jeden potknie, drugi go podniesie, mogą sobie pomóc. Ale Biblia mówi, że sznura potrójnie splecionego nikt nie urwie. Tak mówi Biblia? Poprosimy tutaj, dobra, to już wystarczy, to już tu mamy teraz. Poprosimy tu teraz Ryśka. Możesz spróbować to urwać? To poprosimy może jeszcze tak, wybierzemy dwie drużyny, jedną 20-osobową i drugą 20-osobową i zrobimy, będziemy ciągnąć, zobaczymy, czy urwiemy. Urwiemy? Dzięki bardzo. Słuchajcie, kiedy... Czy te dwa sznureczki się cokolwiek zmieniły, te dwie włóczki? Nie, one są takie same. Je jest tak samo łatwo urwać, jak przed chwilą Rysiek pokazał. Ale kiedy one są splecione z tą linką stalową, która, nawiasem mówiąc, może jeden samochód ciągnąć drugi samochód, i to duży, mocny samochód, bo ta linka ma ponad 2000 kg udźwigu, to nikt z nas nie jest wtedy w stanie rozerwać naszego życia. Dlatego jest takie ważne, żeby przyjść do Jezusa. I Jezus powiedział, czemu nasze życie czasami się urywa, czemu w naszym życiu pojawiają się czasami problemy. Otóż pojawiają się dlatego, że nie jesteśmy spleceni z Jezusem. Że gdzieś tam puszczamy Jezusa. Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, a ja z wami, a ja w was, to wtedy nie ma takiej siły, która by nas mogła urwać. Ała. Okej? W zeszłym roku były szklaneczki, tak? W tym roku jest linka. I zapamiętaj to. Niech to jest obraz twojego życia. Pamiętaj, że kiedy będziesz starał się... Wiecie, wielu ludzi próbuje, nie dołączając się do Jezusa, dołączyć się do innych ludzi. I oczywiście, że kiedy dołączą do innych ludzi, to jest bardzo trudno. O,
Jest bardzo trudno to zerwać. Ale jak się człowiek przyłoży, to ja jestem za słaby. Ale jakby tu Rysiek przyszedł, to by to Rysiek urwał. I może być tak, że dla wielu ludzi my chcemy dołączyć, nie wiem, na przykład do zrzeszenia jakichś wędkarzy albo do koło gospodyń wiejskich. Ja nie mam nic przeciwko koło gospodyń wiejskich. Ale wielu ludzi szukają takiego zaspokojenia przynależności w innych miejscach niż w tym, którym powinni. Oczywiście, popatrzcie, jakby to fajnie było, gdyby to wszystko było splecione z Jezusem. I tak powinno być, taki powinien być Kościół. Bez względu na to, ilu będzie ludzi, jeśli będą połączeni z Jezusem, ich życie nie ulegnie rozerwaniu. I apostoł Piotr, kiedy powiedział do tego człowieka, powiedział do niego: spójrz na mnie. I kiedy ten człowiek spojrzał na niego, kiedy Piotr miał jego uwagę, wtedy Piotr do niego powiedział: w imieniu Jezusa mówię ci, powstań i chodź. I co zrobił Piotr? Piotr podał mu rękę. Wyobrażacie sobie człowieka, który nigdy nie chodził? Ja sobie zrobiłem takie zadanie domowe. Jest powiedziane, że ten człowiek miał więcej niż 40 lat. I jest powiedziane, że go codziennie sadzali w tym miejscu, żeby żebrał. Wiecie, rok ma 365 dni. 1000 dni to jest około 3 lat. Ponad 3 lata. A ten człowiek tam 15 tysięcy dni siadywał. Bo miał 40 lat w chwili, kiedy, ponad 40 lat, kiedy Jezus go uzdrowił. Wyobraź sobie, ja wiem, że to jest trudno sobie wyobrazić, ale wyobraź sobie, że nigdy w życiu nie chodziłeś. Nigdy w życiu nie stałeś na swoich nogach. Kiedykolwiek się przemieszczałeś, to tylko dlatego, że cię ludzie z rodziny sadzali na nosze i gdzieś cię przenosili. I temu człowiekowi Piotr mówi, ten sam Piotr, który parę tygodni wcześniej powiedział: ja go nie znam, ja nie byłem z nim. Ten sam Piotr, dlatego że został przyobleczony mocą z wysokości, ten sam Piotr mówi: podaj mi rękę i wstań w imieniu Jezusa. I ten człowiek na tyle w to ufa, na tyle temu wierzy, że podaje rękę, wstaje i zaczyna podskakiwać. I to wszystko działo się w wejściu do świątyni, czyli gdybyśmy to przyrównywali do tego, co tutaj dzisiaj jest, to było tam na dole. I nagle wszyscy ludzie, którzy byli w świątyni, nie byli już we właściwych miejscach rozrzuconych po świątyni, ale się wszyscy zbiegli tam w to miejsce. I nagle ludzie tam w tym miejscu zaczęli chwalić Boga. I wiecie, to jest tak naprawdę coś, czego Bóg chce i coś, co przygotował dla nas. Bo i my musimy przyjść do Jezusa i wtedy Jezus nam pomoże i wtedy my musimy czekać, aż zostaniemy przyobleczeni mocą z wysokości. I tutaj by można wiele świadectw opowiadać. Ten człowiek, kiedy zaczął chodzić, widzicie, Piotr de facto nic innego nie zrobił, jak tylko uzdrowił tego człowieka. A nagle wszyscy, którzy byli w świątyni, zbiegli się do bramy zwanej Piękną. Ja sobie zadałem pytanie: Panie, w jaki sposób ja mam żyć? W jaki sposób
Ja mam sprawić, że ludzie będą chcieli słuchać poselstwa o Tobie. Jeśli teraz spojrzysz na mnie, to co od 9 rano próbuję Ci przekazać, to, że Bóg ma dla Ciebie swój plan. To może przerastać wszelkie Twoje zrozumienie. Możesz nie mieć najmniejszego pojęcia i prawdopodobnie nie masz, co Bóg może zrobić, kiedy Ty przyjdziesz do Niego, On Ci pomoże, a potem przyoblecze Cię mocą z wysokości. Wyobraź sobie, że wchodzisz do knajpy i dwóch ludzi rozmawia w knajpie, czy w Sejmie powinien wisieć krzyż, czy nie. I możesz się dołączyć na ich poziomie. I możesz powiedzieć, wiecie co, no ja uważam, że jednak powinien. Albo uważam, że nie powinien. I możesz być albo po jednej, albo po drugiej stronie. I Polacy prowadzą tego typu dyskusje. Ale możesz też przyjść, kiedy oni rozmawiają i możesz powiedzieć, ej panowie, spójrzcie na mnie. I możesz im pokazać, kiedy ich życie będzie mocne. Możesz się o nich pomodlić, możesz złożyć świadectwo. To wszystko zależy od tego, na ile poważnie potraktujemy Jezusa. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, krótko przed Nim, nim Jezus rozpoczął swoją służbę, służbę prowadził Jan Chrzciciel. Niezliczone tłumy przychodziły do Jana Chrzciciela. Był taki dziwak trochę. Jadł szarańcze, plastry dzikiego miodu gdzieś tam znajdował i jadł ten miód i te szarańcze. Ubierał się jak jakoś inaczej niż wszyscy. Był taki dziwak. Gdyby dzisiaj ktoś taki chodził po ulicach, to wiecie, po naszych ulicach też dziś chodzą różne dziwaki. I on dokonywał rzeczy niesamowitych. Ludzie przychodzili, on chrzcił ludzi. Jezus powiedział, że to jest największy z ludzi. Ale jakich urodziła czy wydała ziemia? Ale Jezus powiedział, że ten, który narodził się z Ducha Świętego, jest większy od Jana Chrzciciela. Ja chcę Ci zadać pytanie, czy Ty się widzisz jako większy od Jana Chrzciciela? Może sobie myślisz, no ja to tam się nie wychylam. No chodzę do zboru, no chodzę, no w niedzielę chodzę, no chodzę. Na tacę daję, no daję. Przecież jak zobaczyli, że nie daję, bo zbierają na misję, to by mi się dostało jeszcze od pastora. Ale kochani, to nie o to chodzi. Bóg mówi do ciebie, chcę cię przyoblec mocą z wysokości. Ja mogę, no nie ładnie się zakładać, ale myślę, że większość z was nie myśli tak daleko odnośnie tego, co Bóg może zrobić, mając cię w swoich rękach. Po pierwsze, myślisz, że Bóg nie jest w stanie wyrwać cię z miejsca, w którym jesteś. A On jest w stanie. Po pierwsze myślisz, że nie masz takich uzdolnień czy obdarowań. Ale to nie jest twój problem. Biblia mówi, kogo Bóg powołuje, tego wyposaża. Sam fakt tego, kiedy przychodzisz do Jezusa, to Jezus obdarowuje cię wszystkim, co On ma do dyspozycji. Wszystko, co Syn dziedziczy po Ojcu, co Jezus dziedziczy po Ojcu, ty też dziedziczysz, bo jesteś współdziedzicem z Jezusem.
Ja pomagałem ostatnio pewnym ludziom przechodzić przez taką sprawę spadkową. I wiecie, było ciekawe obserwować różnych członków rodziny, którzy w różnym stopniu byli zaangażowani w ten proces. I ciekawe było obserwować pewnego młodego człowieka, który mu to zwisało. No jest jakiś tam proces, rodzina tam chodzi do sądu, tego, co mnie to tam obchodzi. Wiecie, kiedy przeprowadzono spadek, kiedy został prawnym dziedzicem, nagle do niego dotarło, że dostanie dużo kasy. On się w ogóle o to nie starał. On to dostał. Dostałeś spadek. Jesteś współdziedzicem z Jezusem. I jeśli przyjdziesz do Jezusa, to Jezus ci pomoże. Jeśli będziesz czekał, to On cię przyoblecze mocą z wysokości. I nagle zaczną w twoim życiu dziać się cuda. Zaczniesz modlić się o ludzi, zaczną być uzdrawiani. I nagle okaże się, że to nie ty musisz się starać, ale że to ty musisz siebie dać do dyspozycji. I to jest wszystko, co musisz zrobić. Nie musisz się naprężać, wysilać. O, ja cię muszę znowu dzisiaj, bo mamy taką ważną ewangelizację, muszę znowu dzisiaj się iść pomodlić. Albo muszę się wpisać, bo w zborze ogłosili łańcuch postu i muszę się dopisać do łańcucha postu i znowu muszę pościć. Wiecie, nic nie musisz. To jest na tej zasadzie, jak się spotyka dwóch starych kumpli i pyta się jeden drugiego, no jak tam? Co u ciebie? Mówi, a, ożeniłem się. Tak? No to musisz być szczęśliwy. A on mówi, no, muszę. Wcale nie musisz. Wcale nie musisz. Możesz być szczęśliwy. Możesz mieć spełnione życie. I tak jak Bóg używał Piotra, a później Pawła, a później wielu, wielu innych ludzi przez wieki, Bóg w taki sam sposób chce objawić się w twoim życiu. Czy to jest proste, powiedzcie mi? Czy to jest proste? Dla mnie to jest proste. I powiem wam, gdybym ja teraz tutaj przewiesił linę, i gdybym stanął na tej linie, wiecie, ja bym nie stanął, ale gdybym stanął z taczkami i zapytał się, kto z was jest gotowy wejść w te taczki, to chcę wam powiedzieć, że Jezus jest tutaj dzisiaj. I On mówi, słuchaj, ja nie mam taczki, ale ja mam coś więcej niż, nie wiem, co tu można wymyślić. Wspaniały samochód, jakieś Porsche albo, nie wiem, i mówi, chcę cię zabrać i chcę, żebyś pojechał w jedną wielką przygodę razem ze mną. My musimy odpowiedzieć albo tak, albo nie. Albo wchodzę, Panie, w ten interes, albo nie wchodzę. I powiem ci, że jeśli powiesz nie, to Jezus nie przestanie cię kochać. On cię wcale w głowę nie klepnie. On nie powie, ty... Przepraszam. Wcale nie. Nie jesteś w stanie zrobić cokolwiek, co sprawi, że On cię będzie mniej kochał. Być może nie dojedziesz do miejsca, które On przygotował dla ciebie, ale On cię będzie nadal kochał. On będzie nadal obok ciebie. Jedynie poniesiesz jakąś tam stratę, wiesz, no nie doświadczysz czegoś. Gdyby dzisiaj tu ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, jadę na 2 miesiące do Stanów, masz wszystko opłacone, chcesz jechać ze mną? Wiecie, się 2 minutki nie zastanawiam. A gdzie tam 2 minutki? Po co tyle czasu tracić? Sekundy się nie zastanawiam, mówię, jadę. Przestaję być odpowiedzialny, rzucam robotę, wszystko, jadę na 2 miesiące z tobą. Wiecie, a Jezus mówi coś o wiele więcej. Mówi, słuchaj, mam dla ciebie nie 2 miesiące,
ale całe twoje życie mam po prostu przygotowaną taką jazdę, że hej. Pytanie zależy, czy chcę z nim pójść. Pytanie zależy, czy chcę z nim być spleciony. Decyzja należy do ciebie, do nikogo innego.